Witam serdecznie na kanale Moje EDC i dzisiaj zapraszam Was do odpakowania tej oto paczki. Paczki, którą przesłał do mnie jeden z moich widzów. Znajduje się w niej nóż, który widz o niku Garbaty Anioł zgodził się podesłać do mnie tutaj do testów, do recenzji, za co już teraz mu bardzo dziękuję. Oczywiście nie mieszkałem wcześniej podziękować. Teraz zobaczcie, co to jest za nożyk. Wydaje się być całkiem ciekawy, z tego co już zdążyłem sobie o nim poczytać i obejrzeć zdjęcia. Proszę bardzo, folia na bok. Tak oto prezentuje się z zewnątrz. Jest to Real Steel model Megalogon. Chyba dobrze wymawiam, zawsze mam problem, czy to jest Megalodon, czy Megalodon, przepraszam, nie Megalogon, zawsze mam z tym problem. Real Steel Megalodon, Megalodon, będę musiał się do recenzji nauczyć porządnie tego wymawiać. Tak oto wygląda z zewnątrz, całkiem ciekawe, widzę, że klips, dosyć tutaj wymyślny kształt. Ok, otwórzmy go sobie. O, bardzo ładnie chodzi. Tak to wygląda. Mamy 14C28N, czyli stal w porządku, taka budżetowa, porządna stal. W moim Ruikę P801 też jest i bardzo dobrze mi się tam sprawuje. Zobaczmy jeszcze sobie, o, ale powiem, że mechanika to tutaj bajka. Nie wiem, czy Garbaty Anioł coś tutaj z tym robił. Będę musiał go podpytać, czy to taka od nowości była, bo się po prostu wyrobiło. No ale chodzi to pięknie. No, naprawdę. No i widzę, że będę lubił chyba sobie klikać tym nożykiem. Dobra, standardowe jeszcze testy ostrości. Nożyk nie jest, co prawda, nowy, prosto ze sklepu, ale zobaczymy, jak tam jego użytkownik podobnie podesłał. Okej, widzę, że dramatu nie ma, ale trochę trzeba będzie go na pewno podostrzyć. Jeszcze sprawdźmy raz. Tak, jest przyzwoicie. Ale jak na moje wymagania, trzeba będzie go delikatnie sobie na prętach ceramicznych podostrzyć, żeby jeszcze ładniej ciął. Tyle jeśli chodzi o to odpakowanie. Raz jeszcze dziękuję widzowi Oniku Garbaty Anioł za podesłanie tego noża do testów. Oczywiście za jakiś czas będzie recenzja tego noża na kanale. A Wam jak zawsze na koniec dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.